Wydaje mi się, że ktoś, kto będzie miał otwarte serce, oglądając to i będzie szukał emocji, dostanie emocje, ale też dla osób, które lubią śledzić zagadkę, myśleć, rozwikływać, też jak Sherlock Holmes będą się mogli tutaj odnaleźć i jeżeli nawet nie będą chcieli szlochać w niektórych momentach, to będą mieli zagadkę, kryminał do rozwiązania. Także może, ja często słyszę się, spotkam się z takimi opiniami, sama jako aktorka też się na to zżymam, że amerykańskie czy na zachodzie seriale robi się już takie odważne, a u nas ciągle jest jakoś tak trochę ostrożnie. No to wydaje mi się po tym zwiastunie też, który widziałam, że ten serial może trochę przesuwa granice. Nie jest to czysty kryminał. I że spod tego kryminału wyłania się taka historia, która być może, według mnie, może być bliska absolutnie każdemu, kto ogląda. Niezależnie od tego, czy identyfikuje się z tymi postaciami, czy nie. Dlatego, że wszyscy, tak jak mówiłam o tym właśnie podczas konferencji, wszyscy naprawdę w sposób rozpaczliwy szukają miłości. Wydaje mi się, że to jest ten link, który możemy odnaleźć między sobą a tymi ludźmi, bo każdy z nas tej miłości potrzebuje. Zachęciłbym w ten sposób, że każdy odcinek następny będzie jeszcze ciekawszy i po każdym odcinku obejrzanym zostanie bardzo duży niedosyt, więc na pewno będziecie czekali ze zniecierpliwieniem, aby obejrzeć kolejny odcinek. Ja powiem krótko, 2 marca o godzinie 21:30 pierwszy odcinek Kodu Genetycznego. Bardzo gorąco Państwa na niego zapraszam. Będzie się działo.